Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was super filmik, w którym będę bawiła się, a właściwie rysowała, słuchajcie, tymi właśnie markerami Crayoli. Będę mieszała niebieski z tym takim tutaj łososiowym, jasnym różowym, czy jak my to nazwiemy, i pomarańczowym. Zobaczcie, jakie fajne pisaki od Crayoli. Będę je dzisiaj wykorzystywać do rysowania. Zaraz powiem Wam czego. Moduł Shoe Design, czyli książka z projektami butów. Tutaj mam jakieś takie sztyblety, tu mam balerinki, o tak. Coś na lato. Będę właśnie dzisiaj tworzyła jakiś fajny projekt butów. Z tymi właśnie markerami od Crayoli. Coś na pewno fajnego wymyślę. Mam fajny pomysł, zaraz zobaczycie, co z tego wyjdzie. Noski. Różowy nosek. Na pewno nie możecie się doczekać, co z tego wyjdzie. Ja też jeszcze do końca nie wiem. Ok, zielony nie, może nie. Niebieski jest ok. No i proszę, mamy już gotowe buty, balerinki, są naprawdę śmieszne, muszę przyznać. Tak w sumie dawałam upust wyobraźni, w międzyczasie wymyślałam, co dalej. Pomyślałam sobie, że zrobię takie balerinki w kształcie myszek. Jako, że używamy książki z projektami butów, tutaj jeszcze dokończę. Jako, że używamy książki z projektami butów, no to można sobie faktycznie samemu wymyślić, jak one będą wyglądać, bo mamy tylko ich zarys. Jak widzicie, efekt mojej pracy no jest dokładnie taki, jak na załączonym obrazku. Śmieszne balerinki, myszki. Można je wykorzystywać może bardziej na karnawał. No ja sama z siebie nie chciałabym czegoś takiego założyć. Myślę, że można sobie ten ogonek przydeptywać. Środek natomiast balerinek jest różowy, w przeciwieństwie do całej reszty. No i cóż, coś co można byłoby stwierdzić, nie wiem, zaprojektować czy wykonać faktycznie może dla jakichś lalek Barbie, czy w ogóle lalek. No bo w sumie dla człowieka to chyba nie do końca, chyba że dziewczynki byłyby zainteresowane noszeniem czegoś takiego. No cóż, słuchajcie, komentujcie, jak Wam się podoba, lajkujcie, jeśli ten projekt przypadł Wam do gustu. Subskrybujcie nas pod filmikiem. No i cóż, jak zawsze zapraszam do kolejnych filmików, piszcie, co chcielibyście zobaczyć w nich właśnie i do zobaczenia.